Witam w chyba części ostatniej naszego tutoriala do modelowania. Zajmiemy się teraz dodaniem odrobiny detalu i gładkości temu modelowi. Nie wszystkim oczywiście elementom, bo nie wszystkie są do tego zrobione. Zaczniemy od tych dwóch tutaj elementów, które na pewno się nadadzą. Dodajmy od razu do nich Subdivision Surface. Przejdźmy do widoku lokalnego i zacznijmy zabawę. Jak widzicie, co robi Subdivision Surface? On po prostu uśrednia między tym, tym i tym lopem. Robi jeszcze podziały i je po prostu wygładza, tak? Jak widać, tutaj się zrobiła. Zrobił się łuk, tak? Obłość. I musimy to zrobić tak, żeby tu nie było obłości, a był ładny kant. No to wtedy się po prostu dodaje ciaśniej lub trochę mniej lopy, przecięcia. To są akurat najprostsze, bo to jest lop na całość i on idzie sobie ładnie po całości. Czasami trzeba się trochę napocić i tam nożem powycinać różne rzeczy. Tutaj będziemy widzieć, czy będziemy coś wycinać. Na razie robimy te proste. I od razu dajmy sobie też smooth shading, żeby widzieć, co się dzieje. Tutaj jeszcze po jednym. I tutaj tak. Oczywiście tutaj jeszcze mamy to. Raz. Dwa. Trzy. Tutaj nie widzę, żeby się dało to zrobić. Widzicie co? Trzeba sprytnie to zrobić. Zaznaczmy całość i dajmy inset. Jest. Tutaj też na przykład widzicie, tu jest widać takie cieniowanie. To już wiadomo, że trzeba jeszcze jednego dodać. Już nie musi być tak ciasno. Trochę niżej. I to zda egzamin. Teraz ten element. Ten taki wycięty. Spróbujmy sprawdzić, czy jak zrobimy tutaj sobie lopa, ale nożem, w ten sposób, czy nam się tu zrobi jakiś błąd. Nie robi się błąd. Odznaczmy te i te musimy dać ciasne. Tutaj od razu dajmy jednego. W ten sposób. I tutaj wytnijmy kolejnego. Tak. To jest to, o czym przed chwilą mówiłem, że czasami oczywiście można tu dać po całości. Ale czasami lepiej nie dawać. Trzeba pokombinować. Bo nie zawsze będzie tak łatwo. Raz kolejny tutaj. Tutaj jeszcze dajmy tu ciaśniej. Tak.
Coś tu nie zdało egzaminu. Przenieśmy to. Kawałek dalej. I tutaj zmieńmy na to miejsce. Dissolve edges. Spróbujmy. O właśnie. Tu też dissolve edges. Widzicie, o co chodzi? Jak mówiłem, ja to robię specjalnie. Ja wiem, że możemy zrobić tu lupa, tu lupa, tu lupa i to i tak będzie dobrze. Ale ja to robię specjalnie, żebyście widzieli, że o co chodzi w tego typu kombinacjach. Jeżeli pracujemy z subsurfem, żeby na przykład zacieśnić tutaj, zagęścić siatkę w danym miejscu, przepraszam, a nie jak niektórzy robią, że no, są takie osoby, które by potrafiły dać tutaj na przykład subdivision wersji subsurfa, nie wiem, na 6-7. Nie wiem, czy nawet na 7 się da, chyba 6 to jest max. No ale co z tego, że to będzie wyglądało bardzo podobnie do tego, co my robimy teraz, kiedy, jak spojrzycie tutaj, nasz model ma obecnie 42905 vertexów. Jak wtedy ten sam jeden element będzie miał nie wiem ile, no nie chcę teraz strzelać, ale możemy sprawdzić. No, już jesteśmy przy piątce, już jesteśmy na 1 729 000, dziękuję. W ten sposób się nie pracuje. Tym się właśnie cechuje osoba, która się zna, a osoba, która się nie zna. Dlatego ja właśnie w tej chwili możecie się zastanawiać, po co on robi taką kombinację, jak może to zrobić wprost. Właśnie po to, żebyście się nauczyli robić takie kombinacje, kiedy będzie to wymagane. Niekoniecznie przy tym elemencie. No ale akurat przy tym elemencie to zrobiłem. I teraz trzeba być sprytnym, więc no tak, myśmy tutaj i tak zrobili. To tak zawsze jest potem. Niby tutaj zrobimy jakąś zmianę, ale muszę to usunąć. Tylko dlatego, żeby tutaj dać mirror. Kursor to selected, set origin to tego typu operacja, którą robię teraz, to jest na 100% ona będzie u was bardzo często, jak będziecie robić modele, które są symetryczne, czy mają jakieś elementy symetryczne. I tak zawsze jeszcze potem do tego wrócicie. Zależy od workflow, no bo tutaj troszeczkę inaczej potrzebem do sprawy. To samo się tyczy tutaj tego dołu. Tutaj już zrobimy. Czekajcie, bo ja tutaj mam niedocięty loop. Knif. Dajemy sobie tutaj C i Z. C, żeby nam przycięło, jak żeście widzieli, równo, a Z, żeby nam przycięło wtedy, jak widoczne jesteśmy, te ścianki, które są jakby ukryte. Więc tak to działa i tu sobie po prostu połączmy to.
tutaj zrobię już bez takich cięć, żebyście mieli wgląd na technikę z cięciami i na technikę bez cięć. To też jest wiadomo, jak tutaj by było cięcie, tu cięcie, tu cięcie, tu cięcie, to znowu to też nabija werteksów w danych miejscach, a tak nie nabija. I tutaj do góry. Teraz tu jeszcze jeden. A. W zasadzie to było niepotrzebne, ale to już jest naprawione, a tutaj najprostszym sposobem usuwamy te dwa trisy w ten sposób. Jak widzicie, robi się nam bardzo przyjemna krawędź. Jest taka no, gładka, jak to się mówi. I tutaj powinien być jeszcze jeden lub. Jest. Następny tu. I tu. Tu nie musi być tak ostro, jeżeli chodzi o kant. Więc zostawimy z jednym. A tu jednak musi być. I to samo tyczy się tutaj góry. I tutaj tego dołu. Jeszcze jeden. Tak. I tutaj jeszcze jeden. I ten element. I oczywiście tutaj przez środek i do boku. Tutaj przez środek i do boku. Tutaj tak. I tak damy podwójny subs. Właśnie się zastanawiam, czy coś z tym robić, czy to zostawić. Sprawdźmy, co by było, gdybym tutaj dał bevel. Nie jest źle. Więc dajmy tu bevel, tu od razu też. I oczywiście tutaj to przetniemy w pół, dodać detalu i pozbyć się tego n-gona na dole. Się trochę zrobił brzydki shading, ale nawet może zostać tak.
Jeszcze potrzebuję jeden. I tutaj potrzebuję inset. Tutaj oczywiście musimy te dwie ścianki usunąć i to przesunąć, ale dodajmy najpierw mirror, clipping. To by było chyba na tyle. Sprawdźmy. Dissolve edges. Jest okej. Teraz apply mirror. Ja nigdy nie dajemy apply do subsurfa w takim wypadku, bo to jest zabójstwo. Shift C. Set origin to 3D cursor. I nasz mirror. Mamy to z tej strony. Teraz jeszcze będziemy chyba mieli jedną część tutoriala na jakieś tutaj finalne poprawki, więc tutaj zajęliśmy się tymi elementami. Jeszcze jedna część na jeszcze tutaj oko i jeszcze bewele zrobimy tutaj i wtedy już będziemy na pewno kończyć. Także zapraszam jeszcze na część ostatnią, 18, i potem przejdziemy już do rigowania tego robota.